Witam was bardzo serdecznie, z tej strony Fikusek, a to jest kolejny odcineczek z gry Forza Horizon 4. No generalnie 2 dni minę było na tubach, ale w sumie w celach prywatnych tam nie będę za bardzo opowiadał, bo po prostu się działo troszkę na Discordzie i tam w ogóle u mnie. Więc no nie miałem za bardzo sensu tak, żeby siadnąć i właśnie pograć. W sensie nie wygrałem, ale na przykład, nie wiem, wczoraj FIFA kupiłem, więc sobie pomyślałem takie, że robię Forzaton w Forzie, a potem się okazało, że powiedziałem sobie w głębi duszy, że no dobrze, pójdę sobie teraz na tą FIFA zobaczyć. Tam 25 godzina w sumie mam FIFA, ale idę sobie jeszcze raz zobaczyć, jak to tam będzie, czy mi będzie się podobać. No i tak się złożyło, że 1,5 godziny w tym spędziłem, a o 10 musiałem kończyć, tak samo jak teraz, będę o 10 kończył, ale to ta mniejsza. Okej, okay, generalnie dzisiaj eliminator, tak jak macie w tytule, ale jeszcze chciałem sobie zobaczyć właśnie te losowania. Najpierw zacznijmy od super, może coś fajnego wypadnie. Czemu gadam tak szybko? Nie mam pojęcia. Mam nadzieję, że rozumiecie mnie, o co chodzi. Po prostu tak to będzie. Dobra, mamy gówno. Szkoda, że nie to. Szkoda, że też nie było tam Forza Edition. I lecimy. Znowu, proszę, Forza Edition, no, osiągnięcie. A dostajemy. Nic ciekawego, w sensie spoko, że jest hajs, ale pewnie Forza Edition auto, no. Tu mam 10 losowań. Kurwa, 33, jakie 10. Dobra, to będzie jednak masny opening. No a potem ten eliminator. Szkoda, że ten hajs leci, nie? W sensie z jednej strony git, a z drugiej strony tak średnio. Wiem, że następny odcinek, nie wiem kiedy będzie, ale wiem, że będzie z samochodu, który mi się mega podoba. Jest to moja jedna z ulubieńszych samochodów. Ogólnie. O, mam Ferrari. Fajnie. Kiedyś była misja, że trzeba było Ferrarą zagrać właśnie wyścig jakiś i mogłeś dostać inne Ferrari. Tylko że wtedy nie miałem Ferrari. Okej, okay, Honda. Przynajmniej wygląda. To będzie następne. Mam nadzieję, że teraz wszystko z głosem będzie. Mamy, nie wiem co to jest, ale z 70 roku. Więc jest starszy ode mnie 3 razy. Wiesz, kojarzy na to Porsche? Kuźwa, to coś. Co mi wypadło, nie? Okay, 30 takich skrzynek. Trochę się nazbierało, nie? Grałem solo, jak widać. Co będzie w tym eliminatorze? Pewnie wiecie, że to jest Battle Royale, ale... O, żuk! Dzięki. Ogórek. Nie żuk, co ja gadam. Jeden z najrzadszych samochodów. Fajnie, że wtedy siadł, ale... Ale chciałbym mieć, wiecie, na Polsce Edition Auto pierwsze. 110k. Nie wiem, tak leci ten pieniądz. Może kupię sobie jakieś domy wtedy. Na razie w sumie nic nie kupuję. Tego to nie potrzebuję. Ale rymuję. Czy to... O, 160k jeszcze, spoko. Leci, leci. I tak będę sobie oglądał, co tu wsiada. O, Audica, całkiem ładna. RS6. A tymi nowymi autami za bardzo tak nie jeżdżę. Też bym może stuningował sobie jakieś odcinka dać. No ale teraz właśnie mówię, odcinek nie będzie się za bardzo pojawiać. Nie wiem kiedy będzie. Nie wiem, uznajmy, że taką przerwę mam. Chyba, że nie to Lamborghini. Uznajmy, że mam taką przerwę troszkę od grania, nagrywania, bo w sumie nie mam kontentu już, nie wiem co nagrywać i nie wiem za bardzo. Czy dalej jest sens nagrywać Forzę, jak się nie przyjmuję aż tak za bardzo? 75, kurwa. Wolałem już ten hajs niż auto, bo tak się nigdy w niego nie wejdę. Tak, są bez sensu. A weźmy pomimy. Gówno. Też pominmy klakson, ja pierdolę, fajnie. Dlatego nie widzę. No kuźwa, czemu nie ta Mazda? Bro, nie no, stara Audi. Prawie drugi Volkswagen. Też w sumie nie siadł, to bym mógł sprzedać. Dobra, pomijamy to, bo zobacz, co to są za dropy, nie? 150k chociaż. 160k chociaż. Jak będzie lecieć wyżej teraz. Forza też, no nie, no kuźwa, no. Ja pitole. Jeszcze limuzynę mi dało. Nie no, ja mam pecha do tych odcinków, nie?
Volkswagen tam też Force Edition. I gówno. Ostatnie, dobra, to zobaczymy. Niech będzie, no pliska, kuźwa, no. Przeleciało, to już nie będzie. Jeszcze jakieś gówno. Masakra z tym jest. Masakra. Dobra, eliminator odpalony. Po tym dostanę Toyota Supra prawdopodobnie. A jak nie dostanę, no to tam za jakimś innym razem. Nagroda. Odpalmy. Jedno dzwonko. Dało za darmo. Wybierzemy. To może jest znak, że dostanę sobie. Ale jeszcze jedno. Może to jest też znak. Dostaniemy coś ciekawego. Ale co to kuźwa jest? Mam nadzieję, że w tej grze jest coś takiego, że jeśli... Proszę, się z eliminator. Mam nadzieję, że jeśli w tej grze jest coś takiego, że jak na przykład wszystkie emotki dostanę, to że już kuźwa... Nie będę mógł tego... I dostawać z tego sklepu. Nie, bo to na serio. To jest masakra, nie? Jest z tymi emotkami. Nawet emotek nie używam, a... Dostaje co sekunda. Tam ubiór też jest spoko, nie? Bo nie, można z tym ubiorem się coś tam zabawić, coś dostać czy coś. No ale bez sensu. Uff, mogę odpalić mapę, czy jak to mi się odpala, to nie. Ja bardzo nie mogę. Chciałem wam pokazać. Bo generalnie akcja jest taka, żebym chciał w sumie kupić ten pierwszy dom, ten taki najtańszy, wiecie co chodzi. I zrobić sobie kilka fotek, żeby tam osiągnięcie jeszcze zdobyć i mieć ten dom. To też jest chyba osiągnięcie. A z drugiej strony bym miał jakieś wheelspiny chyba. No i bym miał chociaż miejsce, gdzie mogę też sobie ten, nie? Się tepać na mapie. A dom kosztuje 200k, a teraz w sumie 200k zdobyłem z jednego losowania na przykład. Więc nie wiem. Może by było normalnie jakiś sens. Nagrywam to wcześniej, ten eliminator coś się długo włącza, nie? Może cięcie zrobię, aż się włączy. Okej, okay, włączył się sekundę po tym, jak powiedziałem, że to by zrobię za dwóch. No i wiecie, mini kuperka wziąłem. No bo trzeba. Jeżeli ktoś nie wie, o co chodzi z tym trybem, to już zaraz zobaczycie. No ale z grubsza chodzi o to po prostu, żeby po prostu jeździć sobie, znaleźć jakieś auto, taki Battle Royale. Uciekać przed tam innymi typami. I tyle. Nic takiego trudnego. Zobaczycie, nie wiem, nie umiem dobrze wytłumaczyć, ale... Zobaczcie, mamy strefę. Tylko się... Wezmę? Później. Ranga 70, to dostaję losowanie, ale dobra. Losowania już dzisiaj nie będą. Jeżeli ktoś czeka na losowanie, no to sorry, już więcej nie będzie. O, auto tam jest. Pojadę tam. To był dym. Ale już go w sumie nie widzę, ale nie wiem, czy koronę trzech to zasłania, czy ktoś to po prostu wziął. Nie wiem, tam jest jakiś typo, więc prawdopodobnie on już to weźmie. W sumie nie opłaca mi się już nic robić. Tym autem to jest zabrane. Też w sumie wjechaliśmy w takie bezsensowne miejsce, co nie ma żadnej strefy. No i to auto już zostało zabrane. Nie wiem, bez sensu. Masy. Dobra, jestem już tam poza dwóch trochę. Więc tak, no jak widać, nie mam żadnego samochodu. Nie wiem, szukałem, ale widzę, że teraz coś mnie chyba goni. Lipo, możemy spierdzielać. No tak, nie widzę żadnego samochodu. Zawsze można też zrobić osiągnięcie, że only mini Cooperem będziemy sobie jeździć i... I właśnie ten... I starać się do końca zostać w tych sekund, jak tam, nie wiem, trefa się pomniejszy maksa. W sumie to mogłyby być plan na ten odcinek, ale też chciałbym, nie wiem, coś pokazać, coś może ugrać, a nie spierdzielać co to jest przed jakimiś autami. A strefa, nie wiem, ile tak ten trzeba czekać, żeby się skurczyła za bardzo, bo pierwszy raz to w sumie gram. W sumie czekałem, żeby z wami nagrać na odcinek. Jeszcze w sumie przygotowałem sobie te puchy, ale kurde, myślałem, że w sumie, że będę miał mniej tych openingów.
Ale tak, no dalej nie ma z Forza Edition, to jest pierdzielony żart. Nie wiem, czy trzeba wylosować, żeby to osiągnięć, tam zdobyć czy coś. No ale jeśli trzeba wylosować, no to trochę lipa, jeżeli można kupić, no to bym sobie w sumie jakieś zakupił. No też bym chciał w sumie pierwsze zdobyć, tak wiecie, ze skrzynki, nie? Plejtowo, ale... No, jakieś gówno dostałem emoji. O, mamy auto. Zobaczę w sumie jakie jest, jeżeli to będzie dwójka, to w sumie mogę zrobić. Właśnie. Zróbmy ten challenge, kurde. Pony Mini Cooper, może się uda. Bo może ci gracze też grają pierwszy raz tak samo jak ja, przez to, że właśnie ten. Ja zacząłem dopiero grać w ten tryb, ale nie wiem, czy to tak jest. Że nie, bo trochę mecz szykował, więc pewnie wziął wszystko. Wszystkich graczy, co byli. Ktoś ma Audi już dziewiątki. Dziewiąty poziom, nie? Nie wiem, żeby z takim wygrać, to chłop by musiał 4 razy na drzewie utknąć. Trójka. A nie, bierzmy też. Jedziemy Cooperkiem. Patrz, jak on popierdziela. No to też coś jest. Muszę coraz lepiej pędzić, tak coraz wyżej. Powu. Jeszcze tu jest, kurde. Siódemka, Alfa Romeo. Dobra, nie. Sorki, ale biorę to. To jednak nie będzie challenge'u. Nie dostaję Alfa Romeo. Siódmy level. Samochodu. No, w sumie spoko. Tak, o, siódemka se leży, nie? To nieźle. Jest też wyzwanie, żeby po prostu podnieść 5 samochodów w jednej rozgrywce, więc w sumie bym mógł tam tu się postarać, tutaj się zabrać, tam zabrać i teraz tą siódemkę wziąć i bym miał to zrobione, ale też tak nie chcę za bardzo. To zrobię później, w międzyczasie. O, jeszcze tu jesteś. Już na pewno bym miał to 5, jakbym tryhardował. Wiecie, co chodzi, ale nie chcę jakieś. Ktoś w ogóle dwójkę sobie wziął. Jak ktoś ściga, ale w ogóle typa nie widziałem, nie? Chyba, że on odpadł. Albo Arkę widzę. Tam miał urósł. Nie, już. Jeżeli chodzi o ten samochód, to jest spoko. Wizualnie całkiem spoko, ale nie wiem. Chyba nie są moje klimaty. Nie wiem, jakieś Alfa Romeo mi nigdy nie siada za bardzo. A że tam mówi, że włoskie auto, że samochód kurczę przyszłości, że najpiękniejszy samochód, tam coś tam od nich powinni się uczyć, a nie wiem, jakieś. Jakby każdy się od nich uczył, to nie wiem. Rywalizacja by poszła w niesamowitym strzelbo. Moim zdaniem, ale dobra. To jest tylko moje zdanie. Każdy może się podobać. Jeśli tam przód jakiś taki średni, nie? Ten tył jeszcze spoko, ten bok też taki Lotus trochę. RS2. To dziękuję. Okej, szukam jakiegoś przeciwnika. No tak sobie średnio bym powiedział, że widzę. Nie dość, że każdy z drugiej strony, to jeszcze kurczę. Oni są w jakimś wyścigu albo mają jakieś z dupy auta, jakieś dwójki, więc z takim to mi się nawet nie opłaca grać. Albo na swoim poziomie grać, bo chyba jak dwójką bym grał, no to bym miał samochód taki sam, w sumie siódemkę też, to chyba jest za słaby, żeby ten. Ale w sumie jakbym walczył z dwójką, to bym też dostał się. Dobra, lecimy tam do strefy. Kurczę, 23 graczy jest. Mało kierowców. Galant. Ten galant jest spoko. Chyba, jeżeli to był ten galant, to wydaje mi się, bo ósemego tam gram, ale chyba są tutaj inne auto. Nie mogą być takie same. Na przykład wiecie, w zimowym jest co innego, a ja właśnie w zimie u niego. Było trochę dawno temu, więc pewnie coś zmienili, to nie jest to samo. Okej, okay, w ogóle tylko guty są XD, ale wyjeżdżam z tego lasu, tutaj jakiś ten, ulicę sobie znajdę. Chyba to się zalicza, że znalazłem nową ulicę. Ja trochę takim tryhardem osiągnięcie jestem. Tam to robię. Tylko, że mi się nic nie zaliczyły. Zaliczyłem? Zalicza, jak to robię. Okay, znajduję sobie auto, a przed nami jest właśnie przeciwnik, więc nie wiem, czy on ucieka, czy co będzie robił. Widzę, że ucieka chyba do mnie, albo leci na tamtego. A trąbią na siebie. Tak. W ogóle chciałem nagrać ten odcinek ze Snami albo z Koldiaczkiem, ale nie da się, kurczę, grać w ten tryb. Bójkę, bo to by było, wiecie, nie? Że widzicie, jest ziomka i
z nim nie będzie się ścigać, a będzie się fokusować na jakichś randomów, nie? Taka osoba, czy gra sobie solo, no to wiecie, będzie miała przerąbane, jak zobaczy, że wy razem jedziecie, nie? Jest to 15 graczy. Więc, nie wiem, teraz powinien być taki, wiecie, wyścig ostateczny, więc czekajcie na niego. W ogóle jakiś typ przed chwilą dwójkę dopiero został, więc trochę sadgę i jeszcze to jest ten typ, bo to... No, sobie tego galanta, co tam przed chwilą o nim mówiłem, więc... Nie wiem, zobaczymy jak to będzie, nie? Jakbym się z nim ścigał i bym wygrał, no to by było spoko. Ale tylko po osiągnięciu, bo samochodu to bym chyba nie dostał z żadnego lepszego, ale... To w międzyczasie sobie zrobię jakieś osiągnięcie, będę tam trochę hardował, bo... Nie wiem, czy się przyjmie ten odcinek, a jeśli się przyjmie, no to mogę... Będę mógł nagrać jeszcze jeden odcinek właśnie z tej gry. Ale tak, to nie widzę za bardzo sensu, żeby już... Nagrywać tę gierkę, chyba że jakieś, nie wiem, auta, czy z ekipą, czy coś. No przez wiecie, z nami robi content, że... Pisze do tytułu jakąś markę, nazwę auto dokładnego, tam nie wiem, jakieś... Mercedes-Benz, nie wiem, coś tam. Ten co tak koło mnie krąży. No i wiecie, nie? Kurczę, on takie coś robi. To nie wiem, czy robi dobre wyświetlenia, nie jestem ekspertem, ale... Nie chcę coś mu podwalić takiego kontentu. Więc tam w sumie McLarenu bym sobie zrobił, bo to jest jeden z moich ulubionych samochodów, ale... Tak ogólnie to nie wiem, czy jeszcze nagrywać, czy w ogóle jeszcze grać w tę grę. Jakieś tam Forza ten będę sobie robił czasami, ale... Nie wiem, czy tam... Jeszcze chcieli jakieś wyścigi, czy coś, wiecie o co chodzi, nie? Teraz to w sumie wieje nudą, bo kuźwo nic nie robię. Będę starał się uciekać, żeby właśnie do tej ostatecznej misji zostać. Nie, dobra. Zobaczymy, czy mi się uda, jeżeli nie, to dupa. Pięcie. Okej, arena się kurczy, oni tam zaczęli się ścigać. Mnie, nie wiem, coś wywaliło, ale... Już jest na nogach. Chociaż tyle. Arena się kurczy. Właśnie nie wiem, czy już czasem nie można... Dalej się można ścigać? Chyba nie. Teraz powinno się skończyć. Ale widzę, że kierowcy w... powoli nie ma. Więc w sumie jest 7 graczy. Więc mam jeszcze szansę na to, żeby zwyciężyć. Ktoś Ferrari dostał. Nie wiem, czy Ferrari jest git w teren. Tak moim zdaniem trochę średnio bym powiedział, ale nie wiem. Może chłop będzie dobrze, wiecie, ulicy jechał. Czy... Więc moje auto też na teren jest zajebiste. A chociaż nie... Ten, nie nawala openami, choć nie wiem od czego się odbija. Okej, ostateczne starcie za 15 sekund. Nie wiem, na tym odcinku w sumie nic się nie stało ciekawego, oprócz tego openingu tam. Dane sobie tu, gdzie jest dużo graczy. Koło siebie. Oni mają z auta. Będą już rozpędzone. Będzie o wiele lepiej. I tam jest meta, dobrze. Jak na razie jestem drugi. A może trzeci? A, trzeci. Moje auto też jakieś zabójcze nie jest. Ale będę jechał tutaj sobie ulicą. Też w teren nie jestem zajebisty. Tam to coś powinienem chyba dogonić, co jest z przodu mnie. Kuźwo. Kurwa, jadę ulicą po prostu. Tak jechałem, że się rozbiłem. Kuźwa mać, a byłem drugi. A tamten ziomek jest pierwszy przede mną. To mogło być do ugrania. Gdybym się nie rozbił. Fuck me. Jak tak będzie. O kuźwa, jestem pierwszy, tylko że no, z prawej strony jakiś... Ty pojedzie. Ja jadę jak debil. Trzeba zaryzykować, bo ta ulica tak jest dziwna jest. Właśnie już mnie doganiałem. Ciul jedziemy przez to. Nie ma sensu jechać ten prosto teraz. Idziemy przed siebie i tyle. Albo będziemy pierwsi, albo będziemy ostatni. Taka zasada. Kuźwa, tamten typ z lewej strony będzie pierwszy. A mogę być kuźwa ja pierwszy, ale tam się rozbiłem, tam coś. Chłop ma pewnie dobre auto na teren. No to ma dyszkę, ja mam siódemkę, więc... Ajajaj, ale będzie w top 3 chyba, nie? Chyba, że nie, nagle się każdy rozbije. No już ten skończył. Kurde, szkoda. Dobra. No w sumie to tyle, nie? Szkoda, że tak zanudziłem ten odcinek. No w sumie mogę tutaj coś o wiele lepszego zrobić. 40 tysięcy zdobyty wpływ, fajnie. To ja to super odblokowana. Okej, dostałem Will Spina za darmo.
Chyba, że ten Aventador nie wypadł, co tam był. No i co dostajemy? Nissana. Jakiegoś starego, dobrze, że nie ten pierdolony. Nie wiem, taniec czy klakson. Dobra, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie lajka, suba, dzwona, wbijcie do chłopaków, link w opisie do nich. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć.